Drwidę. Dzisiaj sobie jadę z takim lekkim plecaczkiem. Pofruwać jeden dzień na nartach, nacieszyć się widokami i słońcem. No i być może uruchomię to swojej domowej roboty skrzydło. Jak będą dobre warunki wiatrowe. Tam zawsze jak jestem, to takim wielkim, ciężkim plecarem, że ledwo się mogę pod nim ruszać. Z gratami takimi do nocowania. To dzisiaj będzie inny dzień. Jestem ciekawa na tych drogach. Ja tu jadę takimi dróżkami wiejskimi. I odkąd na tą drogę wjechałem tam z takiego rozwidlenia, jadę nią pół godziny i jeszcze niestety żaden samochód mnie tu nie minął. To taka dziwna sytuacja. Dobra, to już jestem na mojej Hardanger Widzie. Ja tego miejsca nie muszę kupować. Teraz tutaj jestem. To miejsce po horyzont dookoła należy w tym momencie do mnie. I zamierzam z niego właśnie korzystać. Na siłę wiatru raczej nie będę narzekał. Za chwilę odpalam swoje skrzydło i zamierzam tutaj śmigać na nartach. Jest płaskie jezioro, tu trzeba uważać na wystające skały. Korzystając z tego, że jestem lekko obciążony, wjechałem tą Hardanger Widę najdalej z dotychczasowych moich wyjść. Tutaj co najwyżej mogę zobaczyć sytuację, która nikt nie dokładnie.
Czasami luda, czasami miękko. Jakieś przedziwne struktury śnieżne. Ręce wolne i kijki w rękach, to się można lepiej balans trzymać, bo bez tego jest ciężko. Teraz mogę jechać. Jak tu się kształtuje ten teren w ogóle? Takie jakby wydmy z tego śniegu tutaj utworzone przez wiatr. Robić chyba skręt. Jestem tu tak dzisiaj ubrany, że nie mogę się przestać ruszać, bo się momentalnie wychładzam. Już się tak ruszam od 5 godzin. Także teraz już w kierunku tego wyciągu jadę.
przemieściłem, są niespodzianki, twardy śnieg, a za chwilę mięciutki kijek. Chodź tutaj, bo bez niego ciężko stać. Te zmiany tego struktury śniegu są zaskakujące. Stacja kolejki w Ryukan. Tutaj skutery trzymają, ci co mają chaty gdzieś tutaj po okolicy. Skutery zimą akwatela. Koniec wycieczki na dzisiaj.